jego żona. Ciągle nie mogłem przyjechać, nie mogłem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że przez telefon też działa. No i się ciągle rozwija. Słuchajcie, w końcu przyjeżdża po 3 miesiącach, ale on się okazuje już od 3 tygodni, jest zupełnie sparaliżowany. Choroba prowadzi do śmierci, leży ten słaby w hospicjum domowym, leży zupełnie płasko, nie rusza niczym, nawet gałkami ucznymi, nie potrafi nawet brudnąć powiekami, nie potrafi otworzyć ust. Zupełnie sparaliżowany, karmiony do żyłki. No i żona prosi, żeby się modlić. Hospicjum, no wiecie, idę w jedną stronę, nie? Żona prosi, żeby się modlić. Ja mówię, słucham, czy pani może jest świadomy, czy bo nie mamy z tym kontaktu. Mówi, tak, jest zupełnie świadome, wszystko słyszy, wszystko rozumie. Skąd pani wie? Bo na szczęście Bóg pozwolił mu ruszać 5 palcem prawie ręki. Leży zupełnie taki na baczu na tym łóżku, ale może tym palcem. No i dogadali się, że jak raz tym palcem kliknie, to znaczy nie, a jak 2 razy, to znaczy tak, okej? Okay? No więc pyta się, że będzie pan nas słyszy. Klik, klik, o. To jest księdze Rafałem, z tym księdze Rafałem, to już poznaliście. Mówię, że teraz będziemy się o Pana robić. Czy Pan chce takie modlitwy? Klik, klik, czyli nie wbrew, nie? Kiedy jest niewidomy, będzie łatwiej, nie? Ten chce. No i zaczynamy się modlić i nic się nie dzieje, emocja nie wyrywa. Nic. Zupełnie nic. Czujemy, jakby z moim mózgiem mówili, to wiecie, do ściany albo do szyby. I w którymś momencie już mi jest. No to ktoś nam powiedział o jakimś super bioneuroterapeucie, nie? No i pojechaliśmy, pierwsza wizyta była troszkę lepiej, druga troszkę lepiej, trzecia troszkę lepiej, nawet kredyt tam jakiś wzięli na to. Bo to były drogie wizyty, jak dobre, to i drogie, nie? No i po którejś tam wizycie nagle, jak brękę obciął, wszystko się skończyło i jego stan był jeszcze gorszy niż przy pierwszej wizycie. I już tylko była równia pochyła w dół. No i ja mówię, słuchajcie, ale wiecie, że to jest bioenergoterapia, to jest przekroczenie pierwszego przykazania? On to no nie, no nie, no tak, nie będziesz miał Bogu w cudzym przelewie. Ale powiem wam dalej, bo to dotyczy waszego dziecka, to dotyczy nie tylko was samych, ale Bóg mówi, że my niestety nie znamy 10 przykazań, bo dla katolików przystało w nowej wersji. Mamy tylko tak okrojoną wersję, którą nam zakupano chyba na wysienianie, jeszcze raz się uczymy na pamięć, nie? Czy wcześniej to komunię było? No nie pamiętam. Kiedyś tam się uczyć, to było dawno temu. Ale pierwsze przykazanie brzmi troszkę gęściej, że tak powiem. Przeczytam pierwsze dekalog Księga Wyjścia, 20 rozdział. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu, tego co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do 3. i 4. pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Pierwsze przykazanie. Amen? Troszkę dłuższa wersja. Się bardzo czasami się nie wydaje. Czyli co mówi Bóg o sobie? Jestem Bogiem zazdrosny. I każe występek ojców na synach do 3. i 4. pokolenia, występek tych, którzy przekroczyli
nakaz. Duch nienawiści. Jest kobiet zazdrosny. Nie lubi się Boga, bo co bez kogo się nie da. Jeżeli nie szukasz uzdrowienia u Boga, to kogo je szukasz. Jeżeli biorę terapeuta, nie uzdrowia w imieniu Jezus, a nie może, bo nie mógłby biorę terapeuta, tylko wtedy apostoła Jezusa, to zastanawiałeś się, czyją mocą uzdrawia? Przecież nie jest to medycyna. I nie kogo. Ty powiesz, dobra, ale jak tam poszedłem, to na ścianie był obrazek Maryi. Ty też masz. Coś to zmieni? Obrazek nie czyni zmiany w twoim życiu. Ty możesz podjąć zmianę w twoim życiu, ale nie obrazek. No cię proszę. A po co on ten obrazek wiesza? No bo trzeba, większość katolików, no to trzeba się tam mieścić, nie? Chyba, że zmieni pole działania, będzie wśród buddystów, to sobie tam Buddę w przedpokoju postawi, nie? Żeby było. Rozumiesz, o co chodzi? Ale przecież on nie mówi do ciebie, uzdrawiam cię mocą w imię Jezus. 100 zł pozwala. Nie? Nie ma tak. Tylko my sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo nie znamy. Lekarze powiedzieli, tu się nic nie da, no to co? No trzeba. Każdy orze jak może. Czemu to samo te przysłowie, nie? No więc tłumaczymy mu, że to jest przekroczenie pierwszego przykazania. Mówię, czy chcesz się wyrzec tego? Bo za tym stoją konkretne duchy. Na pewno nie uzdrawia cię Jezus Chrystus. Czyli jakieś duchy nieznanego pochodzenia zaczęły ingerować w twoje ciało. Inaczej, sprzedałeś swoje ciało diabłu. Nazywajmy rzeczy po imieniu. No i facet rzekł, klik, chciałby się wyrzec. Bo to ja mówię, dobra, ja powiem modlitwę na głos, ty ją powtarzaj w głowie, bo nie możesz mówić. I jak ja na końcu powiem amen, to ty zaklikaj dwa razy, to będzie twoje amen. No i mówię, w imię Jezusa Chrystusa, wyrzekam się biernego terapii, duchów za nią stojących. I ogłaszam, że dzisiaj ta biernego terapia nie ma już wpływu na moje życie i na moje zdrowie. Amen. No i facet klik, swego tym piątym palcem, nie? Dobra. I teraz druga rzecz, nie przebaczenie. Pytam się, że ty kojarzysz komu, komu nie przebaczysz? Ja mówię, jasne, że kojarzę. Ja mówię, komu? Użyję tłumaczenia. Mówi, no, temu biednego terapeucie, nie? Ale skąd wiesz? Ona mówi, no bo powiedział ostatnie słowa, jak już leżał spadać, że pan ale jeszcze umiał mówić, to ostatnie słowo było zdanie. Temu skunk sobie nigdy nie wybaczę. No zamiast skunksa, myślę, inne zwierzę. No, więc ludzie fajnie są bardzo kulturalni, nie wiem, fajnych listów. No, więc rozumiecie. Ostatnie słowa i potem przestał mówić. A ma jak ci się stanie, ale to słowa stanie. Temu skunksowi nigdy nie wybaczę, czyli temu biednemu terapeucie. Więc pytam się, wysłuchaj. Wiesz, że bez wybaczenia nie możesz podobać się Bogu, więc chcę, żeby Bóg działał, Bóg pokazał tego przeszkodę. Musisz mu wybaczyć, czy chcesz mu wybaczyć. No i facet, klik. Przypominam, w tym alfabecie znaczyło nie. Mówię, ty, ale przecież jesteś katolik. A w ojcze nasz, mówimy na koniec, odpuścia nasze winy, jak i my odpuszczamy nasze winy. Czyli odpuść Boże mi moje winy tak samo, jak ja odpuściłem inne. Ale facet mówi, klik. Tłumaczę mu, słuchaj, to nie chodzi o pojednanie, że masz teraz lubić i kochać. Bo lubienie to jest wyższa forma miłości. Ale kochaj masz wszystkich, także biednego terapeuta. Także gościa, który zabił twoją matkę, także gościa, który się zwalczył, także masz kochać obok kupuścia, nie? I mówię, że trzeba kochać każdego człowieka. Rozumiesz? Amen? Amen. Muzułmanina każdego. Lubić go nie musisz, ale masz go kochać. No więc mówię, Bóg zachęca cię, żebyś mu wybaczył, ale facet twardo. Ja gościu, żebyśmy z księdzem Rafałem 40 minut zrobili konferencję o nieprzebaczeniu. A był odporny jak coś odpornego, no. Bardziej umiłował swój paraliż niż nieprzebaczenie, czy przebaczenie. W końcu musiałem go wziąć pod włos, mówię, te słuchaj. Gdybyś ty dzisiaj umarł, a uwierz mi, najlepiej nie wyglądasz. To się opie, załapiesz na opcję cieplejszą, ale niższą, nie? Ogrzewanie tam, wiecie, pokochał podłogowe ogrzewanie i żal się rozstawać, nie? Ale
zobaczył, bo nam w końcu nie mówił, ja tam jeszcze głosem nie czytam, nie? Ale ktoś wziął i w końcu klik, klik. Ja mówię, dobra, to zrobimy jak ostatnim razem. Ja powiem o litwę przebaczenia, ty ją powtarzaj w głowie, ja na końcu powiem amen i ty wtedy zaklikaj amen. I on zachował, był przy tym, możecie się go zapytać. No i mówię, w imię Jezusa Chrystusa ogłaszam, że dziś wybaczam raz na zawsze temu biednemu terapeutę. Przez niego przywróciłem pierwsze przykazanie, że przez niego dzisiaj w konsekwencji jestem sparaliżowany, moje życie zmierza ku śmierci. I ogłaszam, że od dzisiaj to nieprzebaczenie miało wpływ na moje życie i na moje zdrowie. Amen. I facet klik, klik. I w tym momencie otworzył oczy, usiadł i zaczął z nami rozmawiać. Potem samodzielnie poszedł do łazienki, wrócił. Potem był już z głodu, ale jeszcze wcześniej się wyspowiadał przy u Pana Jezusa. Wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego. Bóg mówi, co ci jest potrzebne. Kochani, często jak jestem w hospicjach i dochodzimy do punktu, czy chcesz wybaczyć, pojawia się klik. Nie? Często, gdy są choroby, które nie widzę uzdrowienia, nie ma rozwiązania, lekarze nie wiedzą, co zrobić. Często chodzi o taki banał, jak po prostu przebaczenie. Mówię banał, ja wiem, że dla tej osoby wtedy to jest wielki trud. Ale pytanie, czy bardziej ufasz złym emocjom, które wiążą się z tym wydarzeniem lub z tymi wydarzeniami, czy bardziej ufasz Słowu Jezusa? Łatwiej ufać wydarzeniom. Wiesz dlaczego? Bo je znasz i pamiętasz. Ze Słowem Jezusa jest kiepsko. Zgadza się? To jest problem katolika. To jest powszechny problem katolika na świecie. Nie zna Słowa Bożego. Przez co nie zna Boga. Przez co nie wie, w jakim autorytecie może się poruszać. A Jezus powiedział w 16 Marka, tym, którzy uwierzą w te znaki towarzyszyć będą, w nie moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże będą kraść do Boga. Jeśli cokolwiek za to tego wypił, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce prośby to, a ci odzyskają zdrowie. Macie mieć władzę nad złymi duchami. To się dokładnie pokrywa, co przecież to mówiłem z pierwszych rozdziałów w Księdze Starego Testamentu, w Księdze Rodzaju, zaraz po stworzeniu człowieka, następny werset. Bóg mówi, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zarobili ziemię i czynili ją sobie poddaną. A w wersecie 26 też mówi, macie panować nad wszelkim stworzeniem, także nad złymi duchami. Ale co jest potrzebne? Świadomość tego, kim jesteś, a jesteś dzieckiem Boga, a nie popierdółką. Jesteś dzieckiem trójmiennego Boga, potężnego, wszechmogącego, a On cię stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Ale nie musisz z tego korzystać. Możesz dalej żyć tak jak żyłeś. Ale co powie, która osoba w tym kościele wierzy, że pochce więcej. I dobrze. Bo Bóg jest takim Bogiem, który chce ciągle więcej. Apokalipsa 21:5. Oto ja stwarzam wszystko nowe. Bóg się już nie zadowala starym. On stwarza wszystko nowe. I chce twój umysł, twoje serce, twoją duszę, twojego ducha stwarzać na nowo i twoje ciało na nowo i ciągle na nowo. Bo jest miłosierdziem życia, jak mówi sam sobie. Amen. Za chwilkę będzie modlitwa. Chciałbym tylko ci przypomnieć, że nie ustawiasz to wczoraj. Nie ma osoby, której Jezus by odmówił uzdrowienia. Więc nie staraj się być dzisiaj wyjątkiem. I powiesz mu wszystko, co chcesz. Nawet jak ja tego nie będę w Poznaniu, to nie znaczy, że Bóg tego nie zrobi. Amen? Zapraszam Was, bracia i siostry, do modlitwy pełnej wiary. A modlitwa pełna wiary będzie wysyłana. Amen? Amen. I zawołali głośno? Amen. Głośno. Amen.